W obozie władzy nie ma zgody co do projektu o zakazie hodowli zwierząt futerkowych. Solidarna Polska unika jednoznacznej deklaracji. W porozumieniu Jarosława Gowina słychać określenia i tu cytat, że zatrzymanie własnej gospodarki jest tematem, który co najmniej trzeba omówić. Projekt o zakazie hodowli zwierząt futerkowych wyszedł z obozu Prawa i Sprawiedliwości. Na razie nie poparli go wprost koalicjanci. Solidarna Polska czeka na szczegóły. Minister środowiska Michał Woś unikał jednoznacznych deklaracji. To, za czym na pewno jesteśmy, to za tym, żeby podnosić standard dobrostanu. I to jest oczywiste, że można podnosić i jakość kontroli, i sposób przechowywania tych zwierząt. Natomiast co do dalej idących kroków, no to tutaj na pewno czeka nas długa dyskusja. Minister Michał Dworczyk przypomina politykom związanym z Solidarną Polską, że to z ich inicjatywy powstały projekty zaostrzające kary za męczenie i maltretowanie zwierząt. W związku z tym byłaby tu pewna niespójność, gdyby rzeczywiście doszło do tego rodzaju wątpliwości. Mocniejsze słowa co do zakazu hodowli zwierząt na futra słychać w porozumieniu. To poseł Michał Wypij. Zarzynanie własnej gospodarki jest tematem, który co najmniej trzeba omówić. I wiceminister obrony, także związany z porozumieniem, Marcin Ociepa. Tutaj pada argument, że hodowla przeniesie się do innych państw, gdzie żadne standardy dobrostanu zwierząt nie będą kontrolowane. Nie może być zapisu, który likwiduje gałąź gospodarki czy jakąś działalność gospodarczą a priori. Przeciwnikami nowych regulacji są hodowcy zwierząt futerkowych. Propozycje PiS-u odczytują jako uderzenie w polskie rolnictwo. Likwidacji całej branży sprzeciwiają się też politycy związani z Konfederacją i PSL-em. Według medialnych doniesień wątpliwości co do zapisów, jakie znalazły się w ustawie o ochronie zwierząt, zgłasza też Jan Krzysztof Ardanowski. Wirtualna Polska podaje, że w trakcie rekonstrukcji może zapłacić za to posadą ministra.